Jutro chwila nie popada i zacznie się robić chłodniej. Dobry wieczór Państwu, Marzena Smutkowska. A to wszystko dlatego, że przez Polskę z północy na południe będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny, za który napłynie zimne powietrze z północy. W nocy pogodnie i lokalnie utworzą się mgły. Najchłodniej na krańcach północno-wschodnich i w kotlinach górskich zaledwie 2-3 stopnie. Na pozostałym obszarze cieplej od 6 do 8. Przed południem na północy zacznie się chmurzyć i może popadać głównie na wybrzeżu. Poza tym pogodnie, ale zacznie przybywać chmur. Temperatura od 10 do 16 stopni. W drugiej części dnia front zacznie się uaktywniać. Opady przelotne będą pojawiały się także w Polsce południowej i centralnej. Miejscami możliwe burze z silniejszym wiatrem. No i duża różnica w temperaturze. Nad morzem zaledwie 6-8 stopni, a tymczasem na południu 21. W piątek już wszędzie chłodniej, od 7 do 12 stopni. Na południu kraju przelotne opady, w rejonach podgórskich może spaść deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach sam śnieg. W części południowej silniejszy wiatr. W Wielką Sobotę sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. W wielu miejscach, z wyjątkiem regionów centralnych, popada deszcz. Na południu możliwe początkowe opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Chłodno od 6 do 9 stopni. Świąteczny poniedziałek, stopniowo coraz cieplej. Udanego wieczoru, do zobaczenia.